Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Star Wars Battlefront w towarzystwie ekipy. Dzisiaj zagramy z Grabą i z Yuhim. Akurat jak żeśmy nagrywali, Seto miał inne obowiązki, z wielkim smutkiem o tym informuję, ale graliśmy tylko we trzech. Tak czy inaczej, bawiliśmy się dobrze, więc w zasadzie nic złego się chyba nie stało. Zapraszam, oglądajcie. Nie wiem, którą bronią grać w ogóle. No czas zmieniam co chwilę, kurde, to tam. Ja nie wiem, jak z tego DL-a trafiają, kurde. Po prostu koleś biega, sobie mnie trafia. Ja bez przycelowania nie jestem w stanie trafić, a jak przyceluję, to też nie trafiam zresztą, ale... Ale kurde, na biegnie koleś, mam mu bez przycelowania na łbie, kurde, ten celownik. Strzelam, nie żyje. No, masz zły mindset, ja nie wierzę, Graba, żebyś ty nie trafiał. To jest kwestia tylko nastawienia. Może tak. To ja powiem szczerze, że wolę te duże mapy, gdzie jest, kurde. Jest. O Jezu, się zaklinowa. O lampę. No. No i oczywiście DL-44. A, żebyście, kurwa, w piekle się spalili. Na tą broń. Znowu DL-44. Ty! To jest! To jest to z preorderu, czy coś? Tak. I to jest też na 20 którymś poziomie, to się odblokowuje, wiesz? Może kto to odblokowuje? To podniosłeś? Imploder. Ty kraj afroboju. Wracaj do natury. Okej. Do jakiej natury? No, Afrykanie są bliżej podobno natury, bo... No. A, Murzyna zabiłeś, no. To swojego afrobojem. Dobra, rozumiem. Ale nie, to jest jakiś afroboj. No jest. A, bo takiego manika też. Tak. No, tak. Rocky, widzę, testuje lepienie. No, różne rzeczy testuje. Wystarczająco wytrzymały jest. To czemu głową? Kurde. Wiesz, bo mam głowę twardą, właściwie. Wiesz, czaszka to jest jedna z najtwardszych ten. Kości tam jest, nie? To czoło. O to nie wiedziałem. Dobrze. Ja sobie biegam tylko i zbieram te znajdźki. Mówiłem, wracaj do Afryki. Mogły być wyższe te sklepienia faktycznie, Yuhi, tak jak mówisz. Jak się dobry kąt obierze, nawet lecisz tak łagodnym łukiem. O jest. Nie mam po prostu słów. DL-44. Ale nie mogę takich małych map, bo to mnie ludzie wkurzają z tymi broniami. Jest taka duża mapa, rozpierdzi, że zawsze można jakiegoś X-Winga sobie schapnąć czy coś. No to też możesz się z nim wyhapnąć. To widzisz, to nie możemy to znaleźć gier na tych naprawić. Dużych mapach, cholera. Wiesz, weź śrubokręt w krętach, czy co to tam chcesz i... Kręcaj. Jedziesz, nie? Ej, ale wygrywamy! Ouch. Ach! Ale mi wyhaczył, podle. Dwa życia mu zostało. Jak tam panowie żyjecie? Ała! Nie ciekawe. Wojowo, ale stabilnie.
Model 44, przecież ja całą serię w tego gnoja wpakowuję, a on tylko się odwraca i mnie zabija od razu. Znaczy to jest normalne? Normalne nie. Najbardziej te shotguny denerwują. No ale to z tego to przynajmniej musisz podejść trochę, a z tego DL-a to ci wali kurna na całą mapę i cię zabije na hit. Nie, no nie przesadzaj. Mówić. No tutaj ta mapa jest mała, no to na całą mapę tutaj, ale... Żyj, Franco Lasera! Dobra, próbuję jakieś inne przejścia znaleźć tutaj, ale... Ale mnie ładnie załatwił. Ja gram tym DL-em i też tam z innych blasterów. Lecę, graba! Myśleć. Boże, bomba zbliżeniowa tam. Okej. Ale wygrywamy ładnie, więc... Tłuczemy ich ładnie. Ach, ja pierdzielę, czterech typów, jeden po drugim wychodziło. Niestety nie dałem rady wszystkich ich zabić. Pierdzie. Jest! Dobrze, dobrze, teraz ich tłuczemy. Ostatni Victory. Kill. No juhi, daliśmy kurde. Kurde, wyprzedziłeś mnie, łajdaku. A liczę, że moja twarz znowu się pojawi gdzieś tam. Może się pojawić gdzieś jeszcze na innych tych, nie? Może się. Focus your attack on the walker. Timo, jeszcze ty się dobrze... Timo! Domaga się uwagi. Ale on szczeka do drzwi, wiesz? Aha. Słyszy, kurde. Domaga się uwagi od drzwi. Za drzwi. No co on słyszy, bo to ludzie, kurde, jakieś hałasy wydają. Kurde, Felek. A, my jesteśmy po stronie Imperium. Tak jest. To torpeda mi tu się nie przyda za bardzo. No nie. No chyba, że na jakieś latające rebelianckie ścierwo. Mamy Bobę. Millennium Falcon. To gdzie? No lata. Ile kurde? Jak lata? Mamy Hanna Solo tutaj, po przeciwnej jest, stronie. Tyle ich wybiegło kurde z tego ich spawna. No, wyskoczyli stamtąd. Ja tych rzuciłem granat, mówię, o, będą fragi, ale nie było. Dobra, zajęli ten punkt. Han Solo tracimy, już jest. Tracimy. Tak dość mocno. A nie przyjmujemy teraz? Ale i tracimy. Dobra, mamy. Dobra, ładnie. Wodka glas mi da. A, cholera. Na środku korytarza minę postawili. No co za... Kamskie rebeliantkie szuje. No, to jest świństwo, ta mina tam. Skąd to rzadko się wzięło?
Pieprzony. Leć. Taki dziwny dźwięk przez chwilę, taki jakby... O kurde. O Jezu, jest turbo, turbo laserzy. Ajcie, już zaczynam wkurzyć, chcę czerpać radość. O Jezu, dobra. No i koleś będzie siedział całą grę w tej wieży, no po prostu. Gardzę takimi ludźmi. Znaczy, no to wiadomo, że jakaś taktyka, ale... No kurde, otworzył mi się czat w czasie tego, na lotu. O, to jest najgorzej. Zanim się zorientowałem, to mnie... Chciałem ten turbolaser skosić, ale ja go szybko skoszę tym działem jonowym, tylko nie wiem, gdzie on jest. Dostał raz ode mnie? Tam jest. Dobra, zaraz mi się zresetuje. Ty, no i koleś mnie widział, nie? No kurde, X-Wingiem dostałem po odpaleniu tego działa jonowego, no po prostu nie wierzę. Oj, tracimy, tracimy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? O, ja może będę miał bohatera? Może, może, może. Jakiś debilny spawn point miałem. Kurna, zaraz rozwalę go, kurna, Vaderem w tym działku. Ty lepiej Vaderem tam nie szarżuj, bo on cię ten... Dobra, już go rozwaliłem. O, masz szczęście. No ja bym nie był taki łaskawy. Granatem od razu, ham, pederasta złamany. Dobra, słyszałem Dartha Vadera. Dobrze słyszałeś. Na plecki wbiję. Dopadł mnie. Ach, cholera, mogłem spawnować na tobie, żałuję, że nie. Dobra, idę z pistoletem. Dobra, zdjąłem następnego turbolasera. To przyjmuję. Widzę, że... Jakiś X-Wing tutaj szaleje. Vader! Dawaj tam! Ciśnij ich! Jaderko! Przejmiecie to, nie? Ach, cholera, zwiedział mnie. Nie mogę się na broń zdecydować, jak już mi nie idzie. Mam go? No, przyjmijmy ten punkt może, bo... Dobra, dobra. Bicie dunder. Masz ich? A, zabili mnie. Kurna, to layup pedał był. Kurde, odwróciłem się do typa, żeby go strzelać, a z tyłu miałem leję za plecami. Ona stoi na górze nad tym punktem. No, 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 no. Oj, tracimy. Że tracimy. O kurde, gdzie jest nasze lotnictwo? Czy on coś robi w ogóle? Ja nie widzę w ogóle, wiesz, pod nos znajdzie. Porno musimy bronić.
No, cofnę się tam do tego punktu. Dużo ich tu biega. Latają mi na znajdźki, kampią te mendy latające. Już chcę, żeby jeszcze coś robili, to by było spoko, ale ja nie widzę, żeby to nosiło jakiś efekt. A nie wróg. Kurde, przyjęli. No więcej ich jest. Za dużo. Felek. Gdzie są nasi w ogóle? No nie mam zielonego pojęcia. Dostałem, kurde, jakąś salwę rakietową. Shit. No nie mogę po prostu, co ci ludzie robią tutaj? Mnie się nie pytaj, bo ja nie mogę się odbić w ogóle w grze. A komuś strzela z jakichś, kurde, kijowych broni i ściągał. Jakieś flesze, kurde, na ryj dostaje. Co się dzieje? Oświecić cię chcą. Kurde, widzieli, gdzie jestem. Szlak. Weźmiesz latając, uważaj, bo cię wydał. Ała. No, mam latającego w końcu. Dobra, weź coś zrób, bo kurde. X-Winga nie ma. Drugiego też nie ma. Kurde, zniszczyłem rakietą z ziemi. A Winga nie ma. Ale mamy ziomków na plecach, już nas strzelają, kurde. Leżeć było. Na turbolaserze siedzi. Turbolaser mogę zdjąć, tylko muszę wiedzieć, gdzie jest, który. Ten daleko cofnięty, a już go nie ma, dobra. O Jezu, no nie da rady wziąć tych latających, bo oni siedzą i tylko patrzą na to. To one są tak, kurde, poodsłaniane, że to bez sensu. Cisnął trochę, cholera. No, coś przejmujemy. Zaraz wam będą wchodzili na plecy. Kurde no, masakra. No mamy AT-ST. No, musimy się pośpieszyć i trochę, kurde. Dobra, myśliwiec, staj. A ja mam tego. Niepotrzebne wsparcie. Wszędzie ich. Ale wiesz co. Ja też latam. Musimy trochę, kurde, oczyszczać te przedpola, żeby nasi mogli przejść. Atakować, wiem. Uważaj, X-Wing! Widzę. Pozwól się. Tam ktoś go zabił. Uważaj, następny leci. Jezu, się trochę... Ach, się rozbiłem, kurwa, chciałem ściągnąć ludzi na ziemi. Ja pierdzielę, dobrze strzelają ci skubańcy. To musimy przycisnąć teraz, bo to już tak nie mamy praktycznie szans. No to ciężko, bo ten AT-ST się schował tutaj za tym punktem i... Powinien nam pomóc, ale jak on się wychyli, to i tak zaraz zginie, więc... No z czego oni tu walą? Nie da się przejść tym tunelem. No. Ale tunelem to jest trochę zła opcja, ale...
Cholera. O, X-Wing nie zjął. Gramy statycznie bardzo, w ogóle nie przesuwamy. Ani z góry nie przejdziesz, ani nie przejdziesz, wiesz, z tym tunelem. Ten pieprzony turbolasy. Matko, dwa X-Wingi latają. No one nas nieźle koszą, co? Rozbij, no jak to? No niestety. Ja nie rozumiem. Powietrzu. Ten nasz team kontrolę to. Ogólnie team ludzie biorą te boostery, ale w ogóle ich nie używają. Niestety. No. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Zwłaszcza tym, którzy lajkują film, ale tym, którzy nie mają na to czasu, też dziękuję. Najważniejsze, żeście spędzili ze mną ten czas i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hey, hey.